Tworzenie w materii. Zaczniemy może od tego, bo to jest trudniejsze. Tworzenie w energii jest łatwiejsze. Tworzenie w materii jest trudniejsze, ponieważ tutaj na Ziemi, bycie tutaj na Ziemi, to już jest taki egzamin z wyższej półki. Bycie tutaj bowiem na Ziemi, to jest bycie w materii. Materia ma ciężkie wibracje i tutaj pewne prawa, które tutaj królują, są takim jednym z najważniejszych egzaminów, jakie przyjmuje nasza dusza. W wielu innych przestrzeniach jest dużo łatwiej. Więc gdy schodzisz tutaj na Ziemię, to jest takie zejście na jeden z najtrudniejszych poziomów. Jeżeli masz jakieś Twoje marzenie, kim chcesz się stać, co chcesz na przykład stworzyć w materii, to patrzysz na ten świat, na to morze nieograniczonych możliwości, jeżeli patrzysz na to świadomie, a nie jesteś tylko jakąś marionetką, którą inni sterują i tak dalej, to pomijamy dzisiaj na tym spotkaniu, to jest spotkanie z wyższej półki. Czyli jeżeli popatrzysz na ten świat, na to morze nieograniczonych możliwości i wiesz, że tutaj wszystko jest możliwe, to pierwszą rzeczą, którą należy mieć, jest ten obraz. Czyli kim chcesz się stać. I w tym morzu nieograniczonych możliwości są puzzle, są kawałki, są pewne rzeczy, które pasują do Twojego obrazu i z których ten obraz możesz ułożyć, takie cegiełki. Ale w tym morzu nieograniczonych możliwości jest również wszystko inne. I wiesz, jak działa większość ludzi? W tym morzu nieograniczonych możliwości wybierają i to, i to, i to, i to, a to nie pasuje do ich obrazu. Taki piękny przykład pokazał ostatnio człowiek, który ma dla mnie ogromną wartość, bo w wielu dziedzinach mojego życia był dla mnie inspiracją, Bodo Schäfer, pokazał taką górę puzli. Taki pojemnik, puzzle w tym pojemniku. I większość ludzi zbiera wszystkie możliwe puzzle, ale nie mają obrazu i nie wiedzą, czy ten puzzle naprawdę pasuje do tego, kim chcą się stać. I tak zbierają te puzzle, a tutaj tak, jakiś kawałek wieży Eiffla, jakiś kawałek jakiegoś jeziorka, jakiś kawałek jakiejś mlecznej drogi. Zbierają to wszystko razem i potem dziwią się, że ich życie wygląda tak czy inaczej. W rzeczywistości z tej góry puzli trzeba wybrać te, które stworzą Twój obraz. Czyli jeżeli Twoim marzeniem jest, by zostać wynalazcą, by całymi dniami siedzieć na przykład przed komputerem i tworzyć jakąś nową technologię, to jest Twój obraz. I teraz z tego morza nieograniczonych możliwości należy wybrać tylko to, co pasuje do tego, by ten obraz mógł powstać, czyli tylko te puzzle, które go stworzą. Czyli wybierasz świadomie puzzle, które tworzą Twój obraz. Na przykład, żeby stać się tą osobą, potrzebuję ten kurs, to wykształcenie, taki komputer, takie miejsce zamieszkania, na przykład taki samochód. To i to potrzebuję, żeby ten obraz, kim chcę się stać, stał się rzeczywisty. Więc te puzzle wybieram z tego morza nieograniczonych możliwości. Wiesz, jak działa większość ludzi? Mają na przykład takie marzenie. Chcę być tym wynalazcą. No i trzeba dopasować puzzle. Ach, tu jest interesujący kurs aromaterapii. Tu się zapiszę na ten kurs. A na taniec towarzyski też by było dobrze się zapisać. To też wezmę sobie ten puzzle. Tylko, że to kompletnie nie pasuje do tego obrazu.